Cześć wam, tutaj Black Freaker i witam was już w trzecim odcinku gry Mountain Blade Ogniem i Mieczem Dzikie Pola. Jak już zauważyłem, tutaj w naszym ekwipunku jest lekki straszny bałagan i musimy coś tutaj sprzedać, więc jadę do najbliższego miasta. Najbliższym miastem jest Twierdza Bryjańsk Księstwa Moskiewskiego. Co będzie? Być może, no zobaczymy, na pewno będę często atakował, bo dostałem jakąś taką lepszą zbrójkę i... No zobaczymy, zaraz zobaczymy, na co zbieram. Głównie myślę o takim lekkim dobrobycie, bo... Że miał dużo ludzi przy sobie, bo czasami dostaję, ale twierdzę. No wróć, wróć, panie. Panie, 4-4, halo. Panie, takie dobrości sprzedaję. O, nie spodziewałbym się. Oj, oho, ho. Nie popatrzyłem. Jak... Oj, nie mam nic, no dobrze. Zobaczymy, czy będzie ten pistolet wręcz, zawsze na niego poluje. No, a na razie berdysz. No dobra, chwilowo nie mam, ale zapewne niedługo się pojawi. Ale za ile jest łuk? No proszę państwa, będę miał łuk. No nie wierzę. Będę miał łuk. Pierwszy raz widzę tak tani łuk. Przejdziemy do kolonu nadwładcy, jeżeli ktoś tu jest. No jest. Kopniaka go pociągniemy. Jak to mówią, z wielkim rozmachem. Aha, 3500 dolarów. Dobra, ci dług. No trochę też na to przepłacimy, więc no z 90 dni na spokojnie nam wystarczy. Aż nawet zobaczy na Q. Zwrot dług. No, 90 dni na spokojnie. Ludzie, nie mamy się co martwić. Jak coś, to podłupimy jeszcze coś tutaj tam. Tu mamy czerwone dosyć duże pole, więc oni nam tu trochę nie narobią nam tu zbytnio dużych szkód, gdybyśmy czasem do nich zagadali dosyć niemile. A właśnie, bo skoro mamy w zamuszu, bo znam to zadanie, że mamy w zamuszu zadanie o 3 worki soli, to ja popatrzę akurat tutaj na towary, czy są te worki z soli, a nie ma. No, więc... Zobaczymy, że... O, panie, za dużo, ponad 1000, nie wydam na to. Dobra. No to idziemy może na kołomak. Zobaczymy, czy uda nam się to czy uda w ogóle nam się cokolwiek zobaczyć. Bo oni często w tych wsiach mają worki soli. A no tak, no przecież mam łupiestwo. Mogę iść do kafy. No tak, tam mam zawsze taniej. Znaczy, taniej, a nie taniej. Zawsze jest ta sama chyba sprzedaż, jak dobrze pamiętam, w tej grze. Więc mnie to tam nie za bardzo robi, a do kafy mam dosyć blisko, skoro jestem już tutaj. Zawsze to jest dodatkowy zarobek, a jak spotkamy łupieżców, to będzie dodatkowo. No właśnie. A ja z łukiem już poradzę sobie nawet bez punia i ze słabym życiem. Jest mały kość przy sobie? A no tak, przecież ja mam tą słynną czapkę Dziadzia Mroza. No przecież, tylko mi brakuje dziewczynki. No cóż, dobra, historia Rosji zostawmy sobie na potem i zacznijmy od wrażenia. Wow.
kamerę. Ale są na dzień jak. Oj! Nie gadajcie, że one tak się pieszczone. Halowa. Oj, panie! Oj, nie wiem. Z tyłu się nie strzela. Z tyłu się nie strzela, ale. No dobra. Zbieramy co się przyda, co się nie przyda, zawsze dodatkowa porcja złota do kieszeni. Oni w wojsku zaparskim ma strasznie dużo na początku armii, co mnie nie cieszy, bo jak sobie z nimi zacznę albo tutaj z Hanatem Krymskim, to... No chyba cię. To... będziemy mieli lekko przekichane, łopanie, idź pan w... Przepraszam was, ale po prostu miałem chwilę małego zawahania, czy nagrywać właśnie tą potyczkę, ale sobie myślę, nie no, dla was wszystko, nie będę się tu zbytnio, jak mnie po prostu pokonają, no to może zrobimy od początku jakąś serię, no, zaczynajmy. Ja tu się będę trzymał blisko bagażu, ponieważ już pokazałem wam wcześniejszy trik na amunicję do łuku, czy chociażby do samopału. To będzie miasto. Coś szczerze, chyba oni mają samopały. Umy, to jak miło. Teraz szybciej nie wyszło. Oj, 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 oj. To będzie. Jak to wygram, za nagranie tego filmu dam normalnie jedno... Przyszłe bloków normalnie w razie. Bo... Co będzie wyszło? Nie wiem. Wow, źle w pasie, no nie było. Idziemy. Off. Ten dobrony. Gdzie ja miałem ten bagaż? O Jezu, pada to. A idzie, panie, w głowę. Aż panie. Oj. Nie wiem, ten bagaż ludzie. Kto nie jest ślepy, ten mi mówi, że potem spodnie. Boziu, nie zmaśniłem, jak nie zmaśniłem. Oj, panie. Dobra. Giniemy. Po prostu giniemy. No dobra. Nie, nie. Nie dam się. Nie dam się. Ha, nie, no nie mam szans. Nie, nie. Wiedziałem, że tak będzie, no ale cóż. I teraz co mi za... Jest! Nic mi nie zabrali oprócz 109 talarów. Jest! Nie straciliśmy zbyt dużo. Oby. O, panowie, żyjemy. Żyjemy. Po prostu żyjemy, tylko... Jezu! Of! Nie! Nie!
zostaw mnie. O, dobra. Było naprawdę blisko. Ach, Boże. Dobra, musimy teraz trochę odpocząć, a po drugie musimy sprzedać to, co... Ile bierzesz? Nie. A, rynek. Boziu, nie, sorka za te emocje, ale myślałem, że po prostu wszystko stracę i... No i sami wiecie co. Chciałbym wam ewidentnie to pokazać, ale to tak... Gra mi nie pozwala. Chciałbym jeszcze omówić następną serię, być może Panzers, faza pierwsza. Będzie to podobna seria i myślę, że też taki wideo, coś jak wideo recenzja, być może też jak, no, coś takiego, coś jak teraz gram. To jest coś jak Let's Play Gameplay, no, coś takiego. Poszukajmy jeszcze jakąś szybką walkę z łupieżcami albo z grabieżcami. Mhm. Teraz że... Ta gra jest po prostu brutalna. Brutalna, powiadam. Mało życia. Cholipka. A, buntownicy. Oj, buntownicy. Nie. Nie, buntownicy nie mają samopały. Dobra, biorę samopał też. Cięższy łuk. A, dobra, ruszujemy na nich. Dobra, zbliżamy się do nich i... Rozgromię je najszybciej jak mogę i będziemy kończyć odcinek. Może trochę wściekle na mnie jedno, ale... nie? A pójdziesz ty! Dobra, nie ma czasu na... Ojojoj! Nie, no takie hity to tak, polecam serdecznie! I zaraz ginę, jak nie powiem co. Żebyś mnie tylko nie trafił. Dobra. Kończymy ten odcinek, więc trzymajcie się, cześć i pa.